Halo, halo, witam was. Dzisiaj będę mówił, co słychać w świecie krypto, w świecie ADY, także Cardano, tak? Czy warto kupować ADY, czy nie? Co się dzieje teraz właśnie z ADY? Zobaczcie, dzisiaj, 18 stycznia, prawie jest czerwono, tak? Tylko Miota, BitTorrent, tak? I ADY, tak w górę, kurde, trochę urosły, tak? I to właśnie ADA przyciąga oko teraz na nowych inwestorów, ponieważ rośnie dużo w górę, tak? ADA jest w ogóle obiecującym projektem, też NFTs na tym ADzie też robią na tych blockchainach i naprawdę jest bardzo atrakcyjne, tak? Bardzo przyciąga oko, tak? Ponieważ ADA poszła o 380% w górę w ciągu roku czasu, tak? I w ogóle ludzie się na nią rzucili, ale ten cały hype był bardzo duży na Facebooku, na Reddit, na Telegram, tak? Ludzie w ogóle dużo hype'u robili, tak? Ponieważ czemu? Spójrzcie tutaj na market cap, tak? To jest cały kapitał kryptowalut, tak? Cardano jest raz, dwa, trzy, cztery, piąte w stosunku do kapitału całego rynku, tak? 53 biliony, tak? Kapitał jest bardzo, bardzo dobry, tak? I w ogóle cena jest 1,60 i ludzie właśnie myślą, że może kiedyś w przyszłości pójść jak Solana, tak? Do 140, ponad 100 dolarów, tak jak Solana wystrzeliła, tak? I właśnie tutaj każdy na te Cardano się rzucił, się zaczęli kupywać ludzie, tak? W tym całym właśnie hypie, kiedy te krypto pół roku temu szło dużo w górę, można było się właśnie naciąć na to, tak? Teraz wam pokażę czemu. Tutaj, przypuśćmy na rok czasu, wam pokażę graf. Tutaj widzicie, było aż ADA była prawie 3 dolary. Tutaj była prawie 2,5, tak? Jak ktoś tutaj kupił na ten, to odzyskał kasę. Jak ktoś kupi teraz tutaj w tym, w połowie 2021 roku, to teraz są pieniądze zablokowane i teraz czeka, albo sprzedał na minusie. To dlatego ADA tutaj jest też troszeczkę niebezpieczne, tak? Dobry jest indykator ADY tu był na 1,13, żeby ją kupić, tak? Jak ktoś się kupi tutaj właśnie w tym dołku, to by zyskał 20-30%, tak? To wtedy tutaj była szansa na krótkoterminówkę. I co się dalej tam dzieje? Patrzcie tutaj, tak? Ja w ogóle używam eToro. Wiem, że eToro nie jest takie idealne, taka platforma, ale tutaj jest staking w miarę bezpieczne, tak? Tutaj kupiłem parę ADY, pamiętam. Rok temu i tutaj sobie robię staking. Staking się robi na eToro automatycznie, tylko kupujesz i trzymasz, czym dłużej, czym trzymasz, to miesiąc ci po prostu naliczają tam parę złotych, tak? Nie jest to dużo, ale zawsze są jakieś pieniądze i w ogóle to ci naliczają i dają ci też w ADzie i dają ci w to samo twoje tradingi, tak? I tam byś sobie widział, że tam właśnie masz ten właśnie staking, tak? Nie jest to nisko plegane, to jest bardzo, bardzo proste. I tutaj zobaczmy, gdzie to było? O, w ciągu 52 tygodni, tak? Co się stało? Patrzcie, od 0,27 do 3 właśnie dolarów, tak? I tutaj właśnie duży był skok, ponad 300%, nie? I w tym roku właśnie też oczekujemy ponad 100% wzrostu właśnie Cardano, ponieważ to jest staking, ponieważ jest też także te NFTs i takie tam rzeczy. Ale drugi może być problem, ponieważ Ethereum też będzie stake of proof, tak? To czyli będzie też stakowanie Ethereum. Ethereum 2.0 wyjdzie może za rok albo za półtora. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale jak wyjdzie, to może właśnie wyprzeć ten staking tej ADY, tak? I tutaj może być też troszeczkę ryzyka, czy ta ADA właśnie na mnie upadnie, tak? I nie będzie z nią, kurde, w przyszłości żadnego problemu. I tutaj trzeba się zastanowić też, kurde, głęboko nad tym, czy to kupić, czy nie. Jak kupić, to jest dobry teraz czas na kupienia, bo czeka teraz na spadek troszeczkę minimalny i kupię troszeczkę ADA, tak? Na właśnie steki, na eToro, tak? I to nie jest nic skomplikowanego. No dobra, będę kończył, na razie, miłego dnia. Pozdrawiam, miłej kawki.